poseł, jak pani skomentuje wczorajsze wydarzenia pod Sejmem? To była czarna środa. Szanowni Państwo, nie spodziewaliśmy się, że pokojowo przychodzący rolnicy, manifestujący rolnicy, myśliwi, leśnicy zostaną zaatakowani przez policję. Bez żadnych ostrzeżeń, bez niczego, użyto gazów zaojących. Ten film, który krąży w internecie, jak wyciągają chłopaka, który stoi sobie spokojnie z flagą i kilkunastu policjantów traktuje go w taki sposób niegodny. Uważam, że to, co zrobiono, w ogóle cała ta sytuacja, jaka zaistniała, była czystą prowokacją, więc myślę, że rząd powinien odpowiedzieć, przede wszystkim minister Kierwiński, bo on odpowiada za bezpieczeństwo rolników, myśliwych i leśników, powinien odpowiedzieć i podać się do dymisji, bo to naprawdę nie była profesjonalna ochrona obywateli Polski. Mówi się też o tym, że dowódca zawiódł, że to tak naprawdę on wydaje te ostatnie rozkazy najważniejsze dla funkcjonariuszy. Szanowni Państwo, nie odpowiada członek, bo to tak była taka sytuacja z panią minister Katarzyną Sójką, że pomylił się dowódca straży, a odpowiedzialności nie wziął marszałek. To szef bierze odpowiedzialność za swoich podwładnych, to on dobiera osoby, które powinny dowodzić i odpowiada za te osoby. I to jest odpowiedzialność polityczna. Pokojowa manifestacja, która została spacyfikowana przez policję. Ja byłam tam prawie godzinę między 13 a 14, przed 14 i całkiem spokojnie z ludźmi rozmawiałam. Byli to myśliwi z Podkłodzka, z Bieszczad. Nikt tam nie wznosił ani żadnych okrzyków, ani nie zachowywał się niebezpiecznie w stosunku do innych osób. Także nie wiem, dlaczego w ten sposób policja potraktowała protestujących rolników. Thank you.